Dzień dobry, Magdalena Stępińska. Witam Was w kolejnym wydaniu wiadomości telewizji internetowej Tarnów Opolski TV. Dzisiaj podsumujemy fundusz środowiskowy. No to jest spory wydatek. Rondo w Tarnowie Opolskim. Cały czas jest zbyt wysoka cena. Ewakuacja Urzędu Gminy. Zobaczymy, jak wygląda działanie ludzi w czasie. Różaniec na szlaku świętego Jakuba. Dla mieszkańców to jest popycie i przeżycie, i pogłębienie wiary. W Kosorowicach miało miejsce spotkanie informacyjne, podczas którego eksperci Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu opowiedzieli o szczegółach programu Czyste Powietrze oraz wyjaśnili, w jaki sposób starać się o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji. Może ono wynieść nawet 90% kosztów. Ocieplenie domu, wymiana okien, drzwi, wymiana starego lub wysokoemisyjnego kotła grzewczego. Na takie i inne zadania można uzyskać wsparcie finansowe w ramach programu Czyste Powietrze. Głównym celem programu jest ograniczenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery, za co często odpowiadają przestarzałe piece opalane nieodpowiednimi materiałami. Z kolei termomodernizacja pozwoli na poprawę efektywności ogrzewania. O wsparcie finansowe można ubiegać się dwojako. Można ubiegać się tylko o dotacje, można ubiegać się tylko o pożyczkę, albo można ubiegać się o dotację i pożyczkę. W ramach tego projektu musimy wymienić piece, kotły, czyli źródła ciepła, które ogrzewają nam nasz dom. Chyba że mamy już niskoemisyjne źródło ciepła i to jest jak gdyby podstawa. I można przystąpić do kolejnych prac, które polegają na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalacji mechanicznej, a także wycieplenia przegród budowlanych, czyli ocieplenia ścian, wymiana okien, ocieplenie dachów, ocieplenie podłogi na gruncie. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Wysokość dofinansowania będzie wahać się od 30 do 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji, a o poziomie dotacji zadecyduje wysokość dochodu na osobę zamieszkałą w gospodarstwie domowym. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 53 tysiące złotych. Ta struktura taka całkowita, jak tam widzimy, że ponad 100 miliardów ma być przeznaczone na tą politykę niskoemisyjną w Polsce, to uważam, że to jest pokaźna kwota. Bardzo się cieszę, że rząd też w jakiś sposób ten problem takiego kompletnego podejścia do ochrony nas jako obywateli podjął. Na pewno dołożymy wszelkich starań, żeby tu pieniądze, które są w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, były przez naszych mieszkańców jak najlepiej wykorzystane. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet dzięki oszczędnościom finansowym. Dlatego też spotkanie informacyjne cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy. Koszt ocieplenia 1 m² styropianem grubości 10-12 cm sięga w granicach 120-130 zł. Także przy takim budynku o powierzchni 200 m² ścian to jest koszt 23-24 tysiące złotych. No to jest spory wydatek, prawda? Nie sposób wysupłać przy dzisiejszych, że tak powiem, dochodach takiej kwoty. Sam jestem ciekaw o odnośnie tych produktów, które zostały przygotowane. No i zostałem poproszony przez rodziców czy znajomych rodziców, aby taką sprawę rozeznać i ewentualnie taki wniosek pomóc przygotować. Myślę właśnie o tym, aby w przyszłości wymienić piec węglowy, który truje nas wszystkich, prawda? Na ekologiczny, nie wiem, na ekogroszek albo pelet. No wiadomo, że wszyscy musimy dbać o zdrowe powietrze i ekologię. Nabór wniosków rozpoczął się w połowie września tego roku. Wnioski można składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, bądź w wersji elektronicznej. Program Czyste Powietrze będzie realizowany w latach 2018-2029. Po latach starań skrzyżowanie drogi krajowej nr 94 z drogą wyjazdową z Tarnowa Opolskiego i Raszowej zostanie przebudowane. W tym miejscu ma powstać rondo. Nasi reporterzy sprawdzili, na jakim etapie znajdują się przygotowania do tej inwestycji.
Został ogłoszony kolejny przetarg na budowę ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej 94 z przecinającą ją tuż za Walidrogami drogą powiatową relacji Tarnów Opolski-Raszowa. Opolski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przygotował już teren pod budowę ronda na drodze krajowej 94 przy zjeździe na Tarnów Opolski. Jednakże oferty wykonawców były wyższe od kwoty przeznaczonej na ten cel. Cały czas jest zbyt wysoka cena. Jedyna oferta, która jest składana, jest na wartość około 10 milionów, natomiast my mamy 6 milionów 400 na budowę tego ronda i uważamy, że ta kwota jest wystarczająca, ewentualnie dopuszczamy nieco wyższą wartość, natomiast nie możemy zapłacić za rondo 10 milionów. Kolejny przetarg został ogłoszony na budowę tego ronda 11 października, 29 mamy kolejne otwarcie ofert. Będziemy tak długo ogłaszać ten przetarg, aż go rozstrzygniemy i wybudujemy te ronda. Od momentu rozstrzygnięcia przetargu czy uzyskania oferty akceptowalnej przez Generalną Dyrekcję, 2 miesiące i jesteśmy w stanie przystąpić do robót. Jesteśmy mocno przekonani o tym, że w przyszłym roku uda się to rondo wybudować. Skrzyżowanie drogi krajowej 94 z drogą powiatową jest bardzo niebezpieczne i utrudnia życie okolicznym kierowcom. Mają oni problem z włączeniem się tutaj do ruchu. W tym miejscu doszło już do wielu groźnych wypadków i stłuczek. Mieszkańcy gminy Tarnów Opolski nie mogą się już doczekać ronda, o które walczą już od kilku lat. Projekt GDKiA ma już zakończony, czyli najważniejsza rzecz, na którą czekaliśmy, już był gotowy z tego, co wiem, w lutym i ten projekt już jest kompleksowy. Rynek się już ustabilizował i możemy być pewni, że to rondo będzie w 2019 już zrobione. My tutaj nie mamy jakichś obaw, żeby coś miało pójść nie tak. Jeżeli są przyznane pieniądze, projekt jest wykonany, czyli każda firma ma 2 lata na to, żeby daną inwestycję zrealizować. No my już musimy wiedzieć, że ten jeden rok już przeleciał, tak? Czyli został im tylko rok na wykonanie. Miejmy nadzieję, że już w 2019 roku mieszkańcy gminy Tarnów Opolski i okoliczni kierowcy będą mogli cieszyć się nowym rondem, które z pewnością znacząco podniesie ich bezpieczeństwo i poprawi płynność ruchu w tym miejscu. Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim był miejscem ćwiczeń w ramach gry obronnej zatytułowanej Obronność 18. Został zaaranżowany incydent z atakiem terrorystycznym, a przybyłe służby pokazały, jak profesjonalnie zachowywać się w takich sytuacjach. Po otrzymaniu informacji o ładunku wybuchowym pracownicy Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim zostali ewakuowani. Na miejsce przybyła policja, antyterroryści z psami, medyczne służby ratownicze, jednostki OSP z okolicznych miejscowości i zawodowi strażacy z Opola. Psy wytropiły 2 ładunki, które zostały zabezpieczone. Strażacy gasili pożar, a medyczne służby ratownicze udzielały pierwszej pomocy poszkodowanym. To nie faktyczna ewakuacja urzędu, a scenariusz gminnych ćwiczeń obronnych w ramach gry obronnej Obronność 18. Doskonalimy współdziałanie służb powiatowych ze służbami gminnymi. Przepływ informacji w ramach zarządzania kryzysowego i spraw obronnych na linii powiat-gmina, a w tej chwili w urzędach pracują stałe dyżury pracowników, którzy również przekazują informacje o tym, co tu się dzieje i tak jak tu widzieliśmy, pełne współdziałanie i służb gminy i służby powiatowej. Jesteśmy pierwszą gminą w powiacie opolskim, gdzie takie ćwiczenia zostały przeprowadzone ze względu chyba na to, że jesteśmy dobrze przeszkoleni też. Ćwiczenia mają na celu pokazanie nie tylko naszym pracownikom, ale również przyjechali wójtowie, burmistrzowie z innych gmin, popatrzeć, jak to powinno przebiegać. Ćwiczenia przebiegały bardzo sprawnie. Zarówno urzędnicy, jak i służby spisali się na medal. Tego typu ćwiczenia mają na celu przygotowanie pracowników, służb, jak również wszystkich mieszkańców na ewentualne ryzyko wystąpienia tego typu zagrożeń. Podstawowa rzecz, zobaczymy, jak wygląda działanie ludzi w czasie, jak wygląda działanie ludzi w grupie. Widzimy, ile czasu zajmują poszczególne procedury, widzimy, jak się ludzie zachowują. Sami mogą zobaczyć, że to nie jest zabawa, to umiejętność
umiejętność, którą dzisiaj ćwiczą, może im się kiedyś przydać. To są ćwiczenia również dla ludności cywilnej, także dla wszystkich mieszkańców. Trzeba zważać na to, że nawet czy w domach prywatnych, czy każdy gdzieś pracuje w jakiejś instytucji, zważać trzeba na to, żeby podjąć skuteczną i dobrą ewakuację, żeby ewakuować nie tylko siebie, ale pracownika, współpracownika, kolegi. Przede wszystkim nie w popłochu, tylko uważać na każdy krok. Ćwiczenia naszych zachowań w sytuacjach ekstremalnych są bardzo potrzebne. Próbna ewakuacja przebiegła zgodnie z planem. Był to dzień inny niż wszystkie dla społeczności gminy Tarnów Opolski. Oby sytuacje kryzysowe były tylko ćwiczone, a nigdy nie zaistniały w rzeczywistości. 14 października odbyło się spotkanie w kościele parafialnym w Kosorowicach, po którym to odbył się przemarsz szlakiem świętego Jakuba. Podczas maszerowania wierni odmawiali różaniec, a po zakończeniu przemarszu na mieszkańców gminy czekał poczęstunek przy ognisku. Mieszkańcy gminy Tarnów Opolski wyruszyli spod kościoła w Kosorowicach, aby uczestniczyć w kolejnym już różańcu na szlaku świętego Jakuba. Już od 5 lat w jedną niedzielę wędrujemy właśnie na szlaku świętego Jakuba. Współczesny świat jest tak zakręcony, że właśnie potrzeba takiego spotkania bezpośredniego, może na tle przyrody, aby te nasze wspólne modlitwy poprzez tajemnice chwalenne czy różańca świętego, każdy osobiście mógł przedstawić swoje prośby, czy za siebie, czy za swoich bliskich. Aby pójść za Jezusem, trzeba zdecydować się na zamianę kanapy na parę butów. Mieszkańcy gminy bez wahania zamienili słowa papieża Franciszka w czyny. Była to dla nich niepowtarzalna okazja do spotkania z innymi wiernymi, wspólnej modlitwy i chwili zadumy. Idea to jest taka, żeby nie siedzieć w niedzielę przed telewizorem, tylko połączyć i zrobić coś i dla swojej kondycji, i dla ducha, czyli przespacerować się prawie 6 km leśnymi duktami, a jednocześnie modląc się różaniec, bo jak wiadomo, październik jest miesiącem różańcowym. Trasa pielgrzymki nie była przypadkowa. Przez gminę Tarnów Opolski przechodzi słynny szlak pielgrzymkowy prowadzący do katedry w Santiago de Compostela w Galicji w północno-zachodniej Hiszpanii. Pielgrzymki do Santiago de Compostela, do miejsca, gdzie znajduje się grób świętego Jakuba, trwają już ponad 1200 lat. Jest to wielka tradycja europejska. Jest to coś, co w dawnych czasach pełniło funkcję internetu. Dlaczego? Ponieważ pielgrzymi, którzy przechodzili, opowiadali o tym miejscu, z którego wyszli, opowiadali o celu, ale również opowiadali o tym, co widzieli. Chcieliśmy go oznakować czymś szczególnym, tym bardziej, że za nami tutaj, czy przy nas stoi pomnik grafa von Ehrenstein i to był taki, można powiedzieć, sygnał do tego, żebyśmy też kamieniami, ale wapiennymi, tym symbolem naszej gminy oznakowali ten szlak i tutaj dzięki zakładom wapienniczym Luast dostaliśmy takie bryły skalne wielkości czy owadzy około 4-5 ton. Na pątników czekał przygotowany przez mieszkańców gulasz, kiełbaski z ogniska, wata cukrowa dla najmłodszych pielgrzymów, a dla tych nieco starszych kawa i kołacz. Podążając wzdłuż szlaku, napotykamy licznie rozmieszczone wapienne głazy z umieszczonym na tabliczkach symbolem – muszlą świętego Jakuba. To było świadectwo, że się doszło do Santiago, ponieważ te muszle, te małże występują w Oceanie Atlantyckim i praktycznie od wybrzeża Francji po Portugalię. No i to było świadectwo, że się tam było. W dawnych czasach nie było transportu, czyli jeżeli ktoś takie coś miał albo na kapeluszu, albo przy pasie, znaczyło, że doszedł do celu. Ta muszla służyła do tego, żeby nabierać wodę. Z tego się po prostu piło i to nie jest tylko odznaczenie czy symbol, ale to również miało bardzo praktyczny charakter. O szlaku świętego Jakuba usłyszymy jeszcze w tym roku, albowiem już 11 listopada odbędzie się na nim msza święta wraz z pielgrzymką do katedry opolskiej. W ramach programu 100 odcinków Szlaku Świętego Jakuba na stulecie odzyskania niepodległości. To już wszystkie informacje w tym wydaniu wiadomości. Na następne zapraszam oczywiście za miesiąc. Do zobaczenia.